Witajcie ponownie w Assassin's Creed Revelations. Wracamy dzisiaj do bety i jest tutaj ze mną Zuza. Cześć. No i sobie zagramy tutaj. Ja na początek zaprezentuję drugi z nowych trybów, a Zuzka zagra później w stary, odświeżony Wanted. Zuzka jest ze mną po raz pierwszy przy nagrywaniu i jest również nowa, jeżeli chodzi o multiplayer w Assassinie. To jest twój pierwszy kontakt z wersją sieciową. Tak jest, to jest mój pierwszy kontakt z trybem multiplayer w grze Assassin's Creed. W końcu się odważyłam zagrać. No jak ci się podoba? Jak w ogóle ten pomysł? Sądzisz, że ma to sens na przyszłość? Ogólnie podoba mi się. Na początku nie widziałam w ogóle, jak to ma wyglądać. Nie wyobrażałam sobie, jak mam grać w typową taką grę, nie wiem, no, w typową grę do singla. Nagle tryb multiplayer. No ale nawet w tej serii nie ominął ten trend wciskania trybów sieciowych gdzieś, tylko dano. W końcu to, żeby to żyło jak najdłużej. Ale w końcu to jest coś nowego, nie? No jest coś nowego, no kiedy wyszedł Brotherhood, to nikt nie wiedział, jak to ma wyglądać. Przecież pod filmikiem, w komentarzach było mnóstwo pytań. Jak to ma wyglądać, to jak to się gra, dlaczego... Ale dobrze się przyjęło i się przyjemnie gra. A się przyjęło, wciąż ktoś gra Brotherhooda. I teraz jest mnóstwo osób w becie, teraz już naprawdę po ostatniej poprawce to się strasznie szybko wyszukuje. Po ostatnim wczorajszym patchu. Wczorajszym patchu, kiedy się chwilę grać nie dało. No, tak już nie czekamy dwóch dni jak ostatnio. No i dobra, jest to ten drugi z nowych trybów poza Deathmatchem. Podróżujemy od Deathmatcha, który no jest czym? Jest Wantedem z paroma zmianami mniejszymi, taki bardziej kameralny Wanted. Tak, to jest kompletna nowość, coś w stylu Capture the Flag. Jakoś nie mogę przepaść do tego trybu. No i właśnie dlatego ja gram. Ała. Co to miało być? Aha, bo to już gra trwa. Tak? Czy nie? Chyba nie mam pojęcia, co oni tutaj robią. Dobra. Zacząłeś grać. Dobra, zaczynamy grać, jest dobrze. Tutaj jest nasza baza, nasza flaga, nas jest trzech. Po czterech na wszystkich jest, jeden już gdzieś poleciał. No i biegniemy. Tutaj mapa jest podzielona na dwa obszary. Może zobaczycie w pewnym momencie, jak się zmieniają. Skoczymy na górę. I możecie widzieć taki właśnie ikonkę. Ona nam pokazuje, gdzie jest flaga przeciwników. O, tutaj przechodzę przez granicę i różnica polega na tym, że teraz po prostu się włącza, no co? Tryb ścigania. Tryb ścigania właśnie, coś jak Wanted. Oni mają mnie zaznaczonego, wiedzą, mają radar, żeby mnie ścigać, mogą mnie zabijać, ja się mogę tylko jakoś bronić. Ogłuszeniami, czymkolwiek. Tu mi się udało ukraść flagę, czy artefakt, no już kurczę, nie wiem jak to mi wygląda. O, bardzo dobrze. Zostałem dziabnięty nożem, ale się w porę zamknęły drzwi za mną, więc uciekamy dalej. Teraz wróciłem do siebie i teraz po prostu, znaczy ten co jest goniony, co ucieka z artefaktem, zawsze może zostać zabity przez drugą stronę. To bez względu na jakby strefę. Teraz udało mi się dobiec, zdobyliśmy punkt. No i tam ileś, 500, 1000 punktów, nie wiem, tak dużo w miarę się dostaje. No i może skończę w końcu o tych strefach. Chodzi o to, że byłem u nich, oni na mnie polowali, mieli mnie na radarze i tak jakby ja miałem wyłączone zabijanie ich, oni mogli mnie dopaść. O, wróg teraz zdobył nasz artefakt. No a jeżeli ja jestem u siebie, to oczywiście na zmianę. Mam cele w prawym górnym rogu, mam radar. No i teraz spróbujmy to zajumać. Chyba tu nikogo nie ma nawet, nikogo nie zaczął bronić. No, wrogowie zabrali artefakt. Tu widzę, moja mina cały czas siedzi. Ktoś mnie zaczął gonić. No leży. Siedzi, leży, tańczy, cokolwiek. Tu tak spiernicza po najmniejszej linii. Bardzo ma sens właśnie w trakcie uciekania się chować oczywiście. O, udało mi się uciec. Chociaż oni cały czas mi mają zaznaczonych. Chyba odzyskali ten artefakt i zdobędziemy drugi punkt, tak? Jest dobrze, jeszcze tutaj z takich szczegółów. O, zabrali ten
byłem odwrócony na ten nasz room. Dobra, chwila, ogarnijmy tutaj. Z takich szczegółów, jak widzicie, jestem w pobliżu swojej bazy i mam spierniczony radar. Żeby mnie ją załatwił. Może teraz zdobyłem dwa punkty. O, może. O, wcale jakiś dobry nie jestem. Może teraz spróbujemy posiedzieć i zobaczymy, jak tu się da obronić. O, widzę, że wróg jest w pobliżu gdzieś. Więc obserwujemy. W takiej białej, w białym kapturze szukamy. O, widzę go. O kurczę, nie wiem co on zrobił, jakoś mnie oślepił. No, powalił dwóch na salę, trzeciego dopadł, ktoś ukradł i teraz będzie pogoń. Spróbujemy coś tutaj działać. Niestety nie mam noży, noże bardzo dobrze działają na pościgi. O kurczę. Jest teraz jakoś bezpośrednio nade mną. O kurczę. Kurczę, ubiegł mnie ze skorzystaniem z windy, mogę go już nie dopaść tamtego. Nie, ale... jest. Może jest? Kurczę, nie udało się. Aj! Mam artefakt, kogoś ogłuszyłem i zginąłem. Może teraz, jak się odrodzimy, spróbujemy dla odmiany. Zmienimy sobie zestaw umiejętności i tutaj spróbujemy gdzieś się zaszyć. Pilnujemy swojego artefaktu, ale nie jest chroniony. Nie, jest. Ktoś tutaj spierdnicza z wrogiem. Już nie. Najważniejsze jest moment samego przechwycenia, bo to często po prostu ktoś siedzi, stoi i czeka. I już się kończy mecz. Na koniec może użyję przebrania, nie wiem po co. No i wygraliśmy, moja drużyna wygrała. Tak to mniej więcej wygląda. Tryb jest generalnie fajny, bo bierze tę całą freerunningową mechanikę asesyna i zmusza nas do pościgów, do ucieczek, do gonienia kogoś, czego nie było w Brotherhoodzie. W tej chwili nastąpiła zmiana konta i padł wędruje w ręce Zuzki, która, dajmy na to, bardzo była przywiązana do pada xboxowego, miała problemy z DualShockiem. Mnie się ten pad nie podoba, jest strasznie niewygodny. Mi się też nie podoba, jedynie fajny jest krzyżak, no ale cóż. Ja mogę jakoś siebie tego przyzwyczaić. No ale cóż, podziękujmy PlayStation, że możemy pograć w betę, tak. Bo tak to ani wy byście nie zobaczyli, ani my byśmy sobie nie pograli, więc wszyscy by stracili. I teraz, jak już wspomniałem, zobaczymy sobie odświeżony tryb Wanted. Widzę, że zajęli twoją postać. Musisz się zadowolić, co to właściwie jest. Ksiądz odduchem? Odnowiony jakiś? Nie mam odświeżony. Pojęcia. Więc w ogóle... Tak, inaczej przypominałam czasem. No tak, są tutaj ze dwie postacie takie typowo asasyńskie. Ja myślę, że one będą miały bardzo duże wzięcie w multiku. I to, co tutaj zauważyłem, że tutaj nie ma cywili jako takich. Nie ma księży, kurtyzan, kowali. Czy kto tam jeszcze był w Brotherhoodzie, tylko postacie noszące jawnie broń. No i wszyscy mają ukryte ostrze, które się tak śmiesznie wysuwa. No gdzieś tu łysol jest, dawaj. Nie, yes, widać go. No i w końcu go dopadłaś. Co to był za pościg wspaniały? Pełen emocji. Trochę dziwne. Pełen emocji, no i taki bardzo na wyczucie. Aha. No podbiegnij kawałek, bo za długo to trochę zajęło chyba. No i tu są większe mapy niż w Deathmatchu. Co o tym sądzisz w ogóle? To znaczy... Gra się wolniej. Easy Deathmatch czy zwykłym Deathmatchu, no to... Są bardzo małe mapy. To są... Wskoczyłam do siana. Ktoś tam był? Właśnie on był i ja nacisnąłem ten. To było atakować od razu. Ale atakowałam. Generalnie bardzo dużym problemem tutaj jest, ja nie wiem, czy to wynika z bedy, czy z samych założeń tego multika,
że no, często jest tak, że jesteśmy gonieni, musimy coś robić, a nie mamy celu, musimy czekać. No jest kolejny. Ja jeszcze się nie wczułam ogólnie w granie w multiplayer na serwisie. Ale to kwestia czasu. Kwestia czasu, no i przede wszystkim takie rzeczy nie w becie. Przecież to bez sens w becie. To jest ogólnie mój pierwszy raz. No tak, zdaje się, że jeżeli chodzi o Assassin'a, to chyba w fanku singla jesteś. Ogólnie jestem fanką serii Assassin's Creed, to bardzo nagra. Ja chcę się przyznać, że wcześniej nie grałam w wersję multiplayer. Ja tu już wspomniałem prawie rok temu przy okazji recenzji Brotherhooda, ale mi brakuje tutaj wykorzystania systemu walki ze singla, że nie ma jakiegoś trybu oddzielnego, jakiejś areny, cokolwiek. Oczywiście powstaje pytanie, jak zbalansować taki system walki jak z Assassina, który wiadomo jest nastawiony bardzo tak na ofensywę, na defensywę właściwie, na bronienie się, wykorzystywanie kontrataku, zabijanie wszystkich jednym ciosem, ale no to można rozwiązać wprowadzając jakąś staminę, cokolwiek. Nigdy nie zostaje zabita, zobacz. Chyba ci brakowało nawet tego znaczenia. Ogólnie wydaje mi się, że w tym doliczonym jakby niecałym tygodniu tej bety grają trochę lepsi gracze, czyli tacy, co już naprawdę korzystają i się cieszą z tego, że ta wersja jeszcze trochę pożyje. Maksymalny level to chyba jest 30. No wyższych nie widzieliśmy, tak? Ciekawe, jaki będzie w podstawce, no. Znaczy w pełnej wersji, no. W Brotherhoodzie to było 50. No i taką specyfiką jeszcze tej gry jest to, że jak trafisz na, no, nazwijmy rzecz po imieniu, na palantów, to popsują za ugle jakby dobiegać po dachach, gdzie wszędzie. Okay. Jest wysapała, jest wysapała. Oh. Ty, to właściwie ja przed chwilą byłem. Może mnie zatrzymałeś w drodze tak siarteka. A, z ostatniego trybu się chodzi. Gdzieś tu była, fajnie. Skręciła chyba. Aha. O, widzę ją nawet. Noże. O, gościu ci na drodze stanę. A. Kolejny emocjonujący pościg. Ale się przypychasz po nim. O, nie chcę, ktoś cię dopadł pierwszy. Jak on zły mecz po prostu. Aha, musimy uciekać. Dobrze, żebyśmy się gdzieś schowali. Kiedy ten pasek jest taki żółty, to można się ukryć. Chyba, że już go zgubisz, bo... Ale tak w nim zakręciłaś, że... Aha, tak, punkty za ucieczkę. Teraz poszukajmy naszego kolegi, naszego celu. No, naszego Wesola. Pozdrowienia dla tego pana. Może nas ogląda. O, od razu poprzepychamy. Najgorsze jest to, że tutaj trzeba biegać po takiej dużej mapie dosyć. O, widzę go. Tak, na czas, no? Nożyku. Nie. Zatrzymaj go nożami i dawaj. Patrz, zaraz przed tymi. Przed bramą, która by się zamknęła za zdaniem. Mnie to poprzednim materiale uratowało. I ty jesteś trzecia. Wtedy powiem mecz chyba muszę. No i po chwili czekania na nowy cel jest w końcu. Tam chyba był twój. O, dawaj na górę. O, i cię. Szkoda,
Szkoda, że tam nie było jakiegoś siana z tego dachu, to byłoby taka efektowna ucieczka. Ale mamy tak. Dobrze. No w ostatniej chwili, a przynajmniej punktu trochę jeszcze wejdzie. O, proszę. Czy mamy całkiem silny gry? Okej, gdzieś tu jest. Ja się kurczę, zdradziłaś się. Nożyki, nożyki, nożyki. Wiem. Nie czuł tak, nie? Na chwilę. O! Uff. Bronił się, ale ja nie daliśmy rady. O. Tak, dziupnie źle dostałeś. Zdarza się i tak. No a w ogóle to jest taki śmieszny efekt ogłuszenia, jeżeli się nasza ofiara broni przez zabójstwo. Ale ogólnie jest... Tam ucieka. Wierzycie? Oho. O, został ogłuszony i teraz już. Tu kolega nam pomógł. O, ale zginął. Może i ty się rusz? Może i ja się ruszę. Mamy cel, mamy cel. Chyba weszło się minę, tak. W ogóle jest wredna praktyka wstawiania miny byle gdzie, może ktoś się trafi. Spróbuj powoli tak ładnie zrobić. Yes. Jak leżą? Tak i pogoni. Kurczę. Koniec mapy. Nie zdarzyłam. Ale jak cię cofnęło już, kurczę. To są rzeczy, które nie powinny się już zdarzać w pełnej wersji, no. Bo ewidentnie cię cofnęło w trakcie skoku. Ja ogólnie i tak się cieszę, że jakoś w miarę mi idzie, bo... To jest, mówię, mój pierwszy kontakt z multiplayerem w Assassinie. O, mamy cel. O! Ach. Zapalnie tą osobę, co trzeba. No tak, za szybko. Tak z marszu to się często autocelowanie myli. I to mnie też ostatnio to odbijało. Mhm. No ale no, to nie jest gra, gdzie trzeba na hop-siup robić. No właśnie, mówię, to jest kwestia przyzwyczajenia się do takiego trybu grania, bo to jest całkiem ciekawego no tak, i... No niestety, nie oszukujmy się, to trzeba naprawdę... Nie wiem, chyba... Ciężko mi czasami wyłapać... O! Jak się ładnie na nią nadziałaś? Tylko w tym powiem, że... Chciałam uciec, a mi się tutaj nagra zamknęła. No tak, no. Chyba się nagle liniowa zrobiła. O, jest gdzieś. O, tam. O, widzę. No, nie dam czasu. Jak to się stało? Jak to się stało? Właśnie generalnie, to mnie denerwuje. Generalnie ja też tego nie ogarniam. Bo wydaje mi się, że po prostu jeżeli ktoś chce zabójcę swojego ogłuszyć, to powinien to zrobić jakoś z zaskoczenia, a potrzeb po prostu i ciach. Chyba widzę swój cel. Któryś z tych dwóch. No strzelaj. Dobrze. No ale teraz... Ale ja też zostałam ofiarą. No tak zwana masakra, no tutaj trochę co dwie minuty. Tylko w tym multiku jest, że trzeci zawsze wygrywa. Okej. No i już wiadomo chyba nożyki. Nie? No. Fajna jest ta animacja zabijania kogoś na ławce. Znowu się nadziała. No tak, no to są. Tego się w ogóle nie spodziewałam. Tym bardziej, że nie było słychać szeptów. No my tu nie słyszeliśmy, ale musimy to wszystko z nagrywaniem obrazu, dźwięku pogodzić. O, proszę, jest. Ale się szuka woda. No, on się spodziewał, pewnie słyszał szepty. Tak. Ostatnie 10 sekund pewnie nie znajdziemy już tej osoby, albo... Wszystko jest możliwe. Wieszył. O, minęłam. Yes! Wróciłam w ostatniej sekundzie.
i to chyba by było na tyle z tej bety. Jest oczywiście jeszcze jeden tryb, ale on już jest znany. Więc poprzestaniemy na nowościach i na pokazaniu odświeżonego, podstawowego trybu z Brotherhooda. No i nie, mi się wydaje, że to jest fajne. Nie wiem, czemu gra mi się trochę lepiej. Podoba mi się ten deathmatch, nawet chyba fajnie od Wanted'a, jak dla mnie. Może mi się przegrał Wanted w Brotherhoodzie. A ty nie wiem, czy grała pełną wersję multiplayera? Na pewno. Zdecydowanie w tryb Wanted, bo moim zdaniem jest najfajniejszy z tych wszystkich dostępnych trybów. No widzisz, zajmiemy mi osobny serwer, będzie dobrze. Dobra, więc dzięki wielkie. I to koniec naszej przygody z betą. Cześć. Do usłyszenia, cześć.